Hej, hej, z tej strony Marta Zaborowska z bloga artland.net.pl. Witam Was serdecznie na moim kanale po dłuższej przerwie, z której bardziej się wytłumaczę następnym razem. Jednak dzisiaj chciałam Wam pokazać moje nowości, które pojawiły się u mnie w scrap roomie z sklepu Agataria Craft. Są to stempelki, które już od dłuższego czasu są na półeczkach sklepu Agaterii, jednakże ja dopiero zdecydowałam się na nie jakiś czas temu i bardzo się cieszę, że mogę się nimi bawić i mogę z nich tworzyć. Są to głównie stempelki z kolekcji komunijnej, z zamówienia komunijne, zaproszenia już się robią, już niektóre poleciały w świat. Dlatego myślę, że to jest odpowiedni moment nie tylko dla mnie, ale dla innych skraperek do tworzenia komunijnych prac. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię takie delikatne komunijne prace, dlatego bardzo chętnie je wykonuję. I tym razem mam nowe jakieś pomysły w główce. Chcę je w ciągu 2 tygodni najbliższych zrealizować, żeby je pokazać właśnie na moim blogu, na kanale YouTube. Chciałam Wam pokazać pokrótce wszystkie stemple, które sobie kupiłam. To jest śliczna dziewczynka agateriowa. Kupiłam sobie również chłopczyka, żeby było sprawiedliwie. Tutaj mam kwiatuszki, które będę kolorować i z których będę tworzyć swoje własne kwiaty. I za chwilkę może razem z Wami spróbujemy stworzyć właśnie te kwiatuszki, dlatego odstawiam je na bok. Tutaj mam narożnik. To są winogronka razem z listkami. Myślę też, że będą fajnym elementem, jeśli go pokolorujemy i dodamy do naszych komunijnych prac. Tutaj mamy jeden z cytatów, z których naprawdę jest cała masa w naszym sklepiku. Ciężko było mi się zdecydować, ja wybrałam właśnie ten. Pan Jezus już się zbliża, już puka do moich drzwi. To chyba taki najbardziej tradycyjny, najbardziej znany. Myślę, na pewno nieraz go użyję. I oczywiście kielich. Kielich komunijny. Te wszystkie stempelki będę używać zarówno do zaproszeń komunijnych, jak i pamiątek komunijnych. Myślę też do albumów i jeszcze jednej rzeczy, o której na razie nie chcę wspominać, bo to będzie niespodzianka. Ale dzisiaj skupmy się jeszcze, póki święta przed nami, skupmy się nad tymi kwiatuszkami. Ten stempelek składa się z 1, 2, 3, z 3 elementów. Słuchajcie, otwieram go po raz pierwszy. Nie próbowałam go wcześniej, także razem z Wami po raz pierwszy spróbuję zrobić te kwiatuszki. Pierwszym krokiem będzie zdjęcie folii ochronnej. Biorę sobie kartkę, czystą białą kartkę papieru. Jest to kartka śliska, bez jakiejś strukturki, gdyż ja koloruję markerami Copic, które nie lubią żadnych struktur. Im kartka jest bardziej śliska, tym lepiej się blendują. Do Copików używam tuszu Momento. To jest w kolorze czarnym. I co? Po prostu sobie stempluję. Dosyć porządnie, żeby każdy element nam się odbił. I odbijam kwiatuszki na karteczce. Są śliczne. O, już widzę, będzie fajne cieniowanie. Odbijam sobie jeszcze jedne. Na wszelki wypadek, gdyby coś mi nie wyszło. Wszystko może się zdarzyć. Są kwiatuszki, które będę... Warto od razu czyścić stempel. Ja nie chcę Wam tutaj zabierać czasu, dlatego wyczyszczę go później. Jak wspomniałam, będę kolorować markerami Copic, które po prostu uwielbiam. To są moje Copiki. Mam jeszcze gdzieś jedno wiadereczko, ale to są takie, które rzadziej używam i które już mniej więcej są niektóre wyczerpane. To są kolory, które lubię i z którymi będziemy dzisiaj pracować. W sumie nie zastanawiałam się nad kolorem kwiatów. Może zrobimy coś czerwonego i różowego. Zobaczymy. Dobra, spróbujemy wziąć może czerwone. Do wykonania cieniowania niezbędne są nam co najmniej 2-3 markery. Zawsze jeden ciemniejszy, jeden jaśniejszy. Sposoby kolorowania są przeróżne, każdy ma inny.
Ja zaczynam przeważnie od tego nakładania koloru najciemniejszego i robię to po prostu w taki sposób. Szczerze, przekolorowania za dużo nie myślę. Niektórzy tam zastanawiają się, z której strony pada cień, z której strony pada będzie świeciło słoneczko, tak, gdzie będzie jaśniejsze. Ja to robię w sposób intuicyjny. Nie zastanawiam się, po prostu koloruję, bo ma to mi sprawić frajdę. Dobra, teraz może to jest kolor R29. Ten przed chwileczką to było R59. I co robię dalej? Jeszcze nie wiem, jak te kwiatuszki połączę. W jaki sposób, czy dam ci pręciki do środka. Ale zaraz coś wykombinujemy. Mam nadzieję, że u was jest dużo lepsza pogoda, że ktoś tam ma gdzieś śnieg, pod noc w górach jest śnieg. Jutro Wigilia, u mnie za oknem leje deszcz, jest ciemno. Miałam nadzieję, że dzisiaj będzie właśnie ładny, jasny dzień, dzięki czemu uda mi się nagrać ten filmik dla was. No ale niestety pogoda mi nie sprzyja. Mam nadzieję, że wam tak. Jestem ciekawa, jak jutro wigilijna pogoda jaka będzie. Nie liczę już na śnieg, ale mam nadzieję, że chociaż tego deszczu nie będzie aż tyle. Jak widzicie, wyjechałam za linię, ja się tym kompletnie nie przejmuję. No zdarza się, bardziej wiecie, ja mam problemy ze wzrokiem już od kilku lat i totalnie mi się to nie przejmuje. Zawsze idzie coś wymyśleć, obciąć to, czy jakoś zamaskować białym markerem. Nie ma problemu najmniejszego. Jak widzicie, już dzięki kopikom uzyskujemy fajne cieniowanie. Jeszcze tu w środku myślę dodam więcej takiego ciemnego czerwonego, żeby jeszcze bardziej ten środek się odznaczał. Będzie środek ciemniejszy, bo to mi się nie widzi. Środki w ogóle można było zrobić w innym kolorze. Ale może tu tam jakiś szary, czarny. Zobaczymy. Spróbujemy, a co tam? Dobra. Tu jest troszeczkę jasno. Jak widzicie, czasem poprawiam ten ciemniejszy kolor, żeby jeszcze bardziej go gdzieś tam w ten sposób może. Jeszcze tutaj. I dodam jeszcze tego jasnego kolorka. Tak jeszcze trochę, żeby bardziej zblendować i połączyć. Żeby nie było takich dużych przeskoków między kolorami. Kolejnym krokiem jest po prostu wycięcie kwiatuszków. I wycinę pozostałe części. Myślę, że ja tutaj zrobię ten kwiatuszek z tych trzech elementów, ale fajnie było, wyglądałby też kwiatek zrobiony z większej ilości elementów, bo nie musimy użyć koniecznie tylko tych trzech płatków. Możemy odbić jeszcze raz, pokolorować je w tych samych kolorkach, albo też innych. Też można zrobić dwukolorowe kwiatki. Tak, faktycznie. I po prostu je ze sobą połączyć. Słuchajcie, kwiatki mam gotowe. Co teraz? Zastanawiam się, co teraz. Myślę, że zrobię w nich dziurkę na środku. Najlepiej dudkiem, szpikulcem, przepraszam. Tutaj robię szpikulcem. Jeden kwiatek. To będą takie kwiatki. Drugi kwiatek. I trzeci kwiatek. Nie wiem, czy one starczą. Myślę, że można było też je swobodnie troszeczkę ponaginać, żeby nie były takie płaskie. I tak spokojnie do środka na pewno można by dać ćwieka. Ja mam tutaj takie pręciki, tylko wydaje mi się, że one będą
Troszeczkę za dużo. No spróbujemy. Najwyżej poszukam ćwieków. Można by też te kwiatuszki. Tak, one będą śmiesznie wyglądać w tym. Spójrzcie sami. No, będzie śmieszny efekt. Chociaż jakbyśmy dali dwa. Dwa pręciki. Gdzieś miałam mniejsze pręciki. No, to będzie śmieszny efekt. Gdzieś, gdyby on głębiej wlazł. No, kwiatek wygląda rewelacyjnie. Sam w sobie. Kwiatek jest świetny, o, w ten sposób, naprawdę fajny. Jeszcze możemy podpinać te kwiatki, te listki. Dajcie mi sekundę, ja znajdę ćwieka. Piękna, złóż, nie ma ćwieka. Udało mi się znaleźć tego, to, co szukałam. Między innymi mój biały marker, ja używam Sharpie. Tutaj do niego takie białe kropeczki, żeby troszeczkę rozjaśnić ten czerwony kolor. Też kwiatki zostały takiego troszeczkę innego efektu. Gdzieś tam takie kropelki dodaję białego koloru. Jeszcze tutaj. Wyjęłam te pręciki, które wcześniej Wam pokazywałam, bo one się zupełnie nie sprawdziły. Znalazłam takie jakieś perełeczki, nie wiem, czy będzie widać. Taki zbiór kryształków. One są też duże. Ale mam też takiego ćwieka. Zaraz zobaczymy, co z tego można zrobić. A myślę, że ćwiek będzie wyglądał całkiem sympatycznie. Oczywiście nie poczekałam, aż Sharpie wyschnie. Mam białą plamę na palcu. Dobra. Po prostu mogę sobie zagiąć te listki, żeby on wyglądał bardziej naturalnie. I taki kwiatuszek zrobiony jest, prawda, w kilka minut. Wygląda fajnie, myślę. I może być fajnym elementem na naszych pracach, wykonanym również własnoręcznie. Taki pliczek królików też by tu fajnie wyglądał. O, myślę, że można go spokojnie przykleić. I też będzie wyglądał również rewelacyjnie. Na dzisiaj to tyle. Chciałam Wam pokazać właśnie szybką metodę na kwiatka własnoręcznego z użyciem, przypomnę, stempelka z Agateria. Z Agateri Craft był to ten stempelek składający się z trzech elementów. Możemy tych warstw zrobić więcej, ten kwiatek będzie wtedy jeszcze bardziej wypukły i większy. Wszystkie stempelki, które wcześniej Wam pokazywałam, również znajdziecie oczywiście na półkach sklepu. Zaglądajcie również do sklepu, bo tam są nowości na dzień babci i dziadka, który już całkiem niedługo, więc możecie, zdążycie się jeszcze zaopatrzyć w nowe materiały do zrobienia tych prac. Chciałam Wam podziękować za wspólnie spędzony czas i życzyć Wam szczęśliwego nowego roku, bo myślę, że już do tego czasu chyba się nie zobaczymy. Chociaż myślę, że na moim kanale powinien pojawić się chociaż jeszcze jeden filmik, ale tutaj w Agaterii to mój ostatni post w tym roku. Dlatego życzę Wam wszystkiego najpiękniejszego na nadchodzący nowy rok. Dużo szczęścia, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Buziaki, papa i do usłyszenia.